W tym wideo pokażę Wam aż 9 zasadniczych różnic pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, co biedni ludzie robią, a czego unikają ludzie bogaci, musisz zobaczyć to wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszą rzeczą, którą robią ludzie biedni, jest złe zarządzanie pieniędzmi, a może nawet jego brak. Zaraz po otrzymaniu przelewu na konto bankowe wydają oni swoje ciężko zarobione pieniądze na wszystko, na co ich aktualnie stać. Nie liczy się przyszłość, jest tu i teraz. Po kilkunastu dniach tego typu zabawy uświadamiają oni sobie, że pieniądze się skończyły, a do kolejnej wypłaty jest bardzo, bardzo daleko. W związku z tym zaciskają oni pasa i żyją na bardzo niskim poziomie, zadłużając się na swoich kartach, tudzież biorąc kredyty lub pożyczki konsumenckie w przypadku niespodziewanego wydatku losowego. Dla odmiany ludzie bogaci dobrze zarządzają swoimi pieniędzmi. Wiedzą, że jeżeli zaczną oni zarządzać dobrze swoimi finansami, staną się jeszcze bardziej bogaci, a to poprowadzi ich do wolności finansowej. Co ciekawe, wcale nie potrzeba mieć Bóg wie jakich kwot do zarządzania. O wiele ważniejsza jest sama postawa i podejście do naszych finansów. Wiele osób mówi, że owszem, chciałbym zarządzać swoimi finansami, no ale teraz tonę w długach, najpierw muszę wyjść na prostą. Tego typu wymówka przypomina trochę człowieka otyłego, który mówi, że zacznie ćwiczyć i zdrowo się odżywiać, jak tylko schudnie 10 kg. Jeżeli więc chcemy poprawić nasze finanse, musimy tu i teraz zacząć nimi odpowiednio zarządzać. Nieważne, czy jest to 10, 1000 czy może 1 000 000 złotych, to wszystko są nasze pieniądze i tylko od nas samych zależy, co z nimi zrobimy. Albo ty sam będziesz kontrolował swoje pieniądze, albo one zaczną kontrolować ciebie. W tym tonie dochodzimy do drugiej różnicy pomiędzy ludźmi bogatymi a biednymi, jaką jest gratyfikacja. Biedne osoby muszą otrzymywać natychmiastową gratyfikację. Nie potrafią jej odsunąć choćby na chwilę w czasie i nie zdają sobie sprawy, jak mogłoby się to przełożyć na ich życie. Kupują oni więc wszystko, na co mają tylko ochotę i gonią za najnowszymi nowinkami, czy to ze strefy mody, czy też techniki. Oprócz tego, biedni nie potrafią budować biznesów, ponieważ muszą otrzymać natychmiastową nagrodę w postaci pensji za swoje starania. A budowa własnych biznesów wymaga ciężkiej pracy i wielu miesięcy, a często nawet lat, bez gwarancji na zarobek. Bogaci zdają sobie sprawę, że to, jakie podejmują decyzje dzisiaj, zaprocentuje u nich w przyszłości, czy to bliskiej, czy dalekiej. Mało tego, niektórzy budują swoje bogactwo wychodząc poza swoje życie i zapewniają przyszłość swoim dzieciom, a nawet wnukom. Wiedzą, że odroczenie gratyfikacji i zwlekanie z odebraniem nagrody przekłada się na potężne zyski, daleko wykraczające poza ich dotychczasową pracę. Biedni całe swoje życie zastanawiają się, jak zdobyć najlepiej płatną pracę, najlepiej od poniedziałku do piątku. Trzecią różnicą pomiędzy bogatymi a biednymi jest to, że biedni koncentrują się na swoim dochodzie z pracy. Bogaci natomiast koncentrują się na swoim majątku netto. Biedni całe swoje życie zastanawiają się, jak zdobyć najlepiej płatną pracę, najlepiej od poniedziałku do piątku. Bogate osoby oprócz dochodu z pracy, który jest ważny, ale jest tylko częścią całego naszego majątku, w którego skład wchodzą przecież jeszcze wszystkie inne dochody pochodzące z przeróżnych źródeł, oszczędności, które co miesiąc odkładamy i inwestycje, które pracują dla nas powiększając nasz dochód. Dopiero ta całość tworzy nasz majątek netto, którego cel jest jeden – cały czas rosnąć. Porównując go do podejścia osób biednych, widać kolosalną różnicę. Kolejną różnicą, jaka odróżnia bogatych od biednych, to to, że biedni wolą wynagrodzenie za czas pracy. Bogaci wolą wynagrodzenie za swoje wyniki. Wiele osób patrzy na swoją ścieżkę życiowej kariery tylko przez pryzmat tego, ile zarobią i jak długo muszą na owo wynagrodzenie pracować. Jest to główny wyznacznik tego, jak postrzegają finanse. Tego typu założenie ogranicza ich możliwości zarobkowe. Mogą oni przecież jedynie pracować tyle, na ile pozwala im czas. Mogą pracować 12-14 godzin dziennie i za każdą godzinę otrzymywać x wynagrodzenia, ale nie mogą pokonać pewnej granicy, ponieważ muszą przecież jeść, spać i funkcjonować. Zasoby czasu są po prostu ograniczone.
Bogaci skupiają się na czerpaniu zysków z wyników swojej pracy. Takie podejście nie ogranicza ich w żadnej mierze co do zarobków, jakie mogą uzyskać. Nie istnieje dla nich górny limit, o ile oczywiście nie ustalą go sobie oni sami. Tego typu podejście nie daje gwarancji zysku, ale otwiera nieskończone możliwości zarobku, niedostępne w przypadku zwykłej pracy na etacie. Piątą różnicą pomiędzy bogatymi a biednymi jest to, że bogaci podziwiają innych bogatych. Biedni nienawidzą bogatych. Biedni często patrzą na sukces innych z urazą, czy też z zawiścią. Uznając jednak ludzi bogatych za tych złych w jakimkolwiek sensie, sami stawiamy się w opozycji do nich i chcemy być inni od nich, czyli biedni. Nie możemy stać się kimś, kogo nienawidzimy i kim pogardzamy. Bogaci nie są sprawcami biedy całej ludzkości na świecie i nie możemy obwiniać ich za to, co spotyka nas samych. Wielu ludzi może na przykład krytykować Roberta Lewandowskiego za to, że zarabia takie astronomiczne pieniądze. Wielu ceni go za jego wyniki w sporcie, ale nie już w biznesie. Kiedy widzimy, że na przykład kupił sobie Maybacha, znakomita większość ludzi myśli: ale krezus, ten to ma kasy. Zamiast jednak krytykować, warto jest zacząć podziwiać tych, którzy osiągnęli już sukces i pokazali, że można i że ty czy ja możemy zrobić to samo. Szóstą różnicą pomiędzy bogatymi a biednymi jest to, że biedni pracują dla pieniędzy, a dla bogatych to pieniądze pracują. Jeżeli nie uważasz, że to pieniądze mają przynieść ci pieniądze, a każda zaoszczędzona złotówka ma stać się twoim pracownikiem, który dzień i noc w pocie czoła będzie starał się powiększać twój majątek, nigdy nie będziesz bogaty. Pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe, żeby pieniądze pracowały dla mnie i przynosiły mi dochód. Otóż lokaty bankowe, dywidendy z akcji, inwestowanie w nieruchomości, tworzenie własnych produktów i biznesów. Wszystko to potrzebuje paliwa w postaci pieniędzy. Jeżeli dostarczysz go w odpowiedniej ilości, wynik może być tylko jeden i zaczniesz generować dochód. Im więcej będą pracowały nasze pieniądze, tym mniej będziemy pracować my sami i w końcu uzyskamy nasz cel. Niezależnie czy to będzie bogactwo, status społeczny czy też wolność finansowa. Ludzie bogaci w każdej złotówce widzą ziarno, które można zasiać, aby wydało ono obfity plon. Tylko po to, aby ów plon zebrać i znów zasiać, aby nasze zbiory były jeszcze bardziej obfite i tak w nieskończoność. Siódmą różnicą pomiędzy bogatymi a biednymi jest to, że bogaci biorą odpowiedzialność za swoje życie, biednym natomiast życie się przydarza. Jeżeli chcesz stać się bogaty, musisz kierować swoim życiem. Jeżeli w głębi swojej duszy nie masz tego przeświadczenia, życie pokieruje tobą. Ludzie biedni potrafią wydawać fortunę na różnego rodzaju gry losowe, wierząc, że bogactwo może spaść im z nieba. Taka strategia nie prowadzi do niczego. Licząc na cud, nie uzyskamy niczego. To my musimy stać się cudem dla nas samych i dla naszych bliskich, aby osiągnąć sukces. Musimy zdać sobie sprawę, że to my jesteśmy kowalami swojego losu i narzekanie, obwinianie i usprawiedliwianie się nie zaprowadzi nas nigdzie. Ósmą różnicą pomiędzy bogatymi a biednymi jest fakt, że bogaci cały czas się edukują, biednym wydaje się, że posiedli już całą wiedzę. Jeżeli nadal będziesz robił to, co zawsze robiłeś, nadal będziesz uzyskiwał to, co zawsze uzyskiwałeś. Szaleństwem jest zrobić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Wiele osób sądzi, że edukacja jest droga i potrzeba tysięcy złotych, aby odpowiednio się wyszkolić. Jak mówił Benjamin Franklin, jeżeli sądzisz, że wykształcenie drogo kosztuje, spróbuj niewiedzy. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, nie możesz stanąć w miejscu i powiedzieć sobie: dość, tyle mi wystarczy, nie chcę iść do przodu. Codziennie musimy się rozwijać na wielu płaszczyznach. Nie chodzi tutaj jedynie o poprawę naszych finansów. Dzień po dniu musimy, słyszycie, musimy się rozwijać. Tak stworzona jest natura, tak stworzony jest świat. Popatrzcie na drzewa. Każda roślina i zwierzę na świecie ma jedną zasadniczą myśl, która determinuje ich byt. Mam się rozwijać. Drzewa wydają jak najwięcej owoców, zwierzęta chcą wychować jak najwięcej potomstwa. Każdy organizm na tej planecie ma wpojoną myśl: rozwijaj się. Tylko człowiek w swej próżności może powiedzieć sobie: stop, nie chcę stawać się coraz lepszy. Stąd biorą się wszystkie problemy, depresje, niepowodzenia. Ciągły rozwój daje nam cel istnienia, daje nam satysfakcję z życia, ponieważ jesteśmy coraz lepsi. Nieważne, czy jesteśmy sprzedawcą, biznesmenem, czy też pracownikiem korporacji. Wszędzie działa to tak samo. Każdy z nas ma nie tyle prawo, co obowiązek względem siebie, jak również innych osób do ciągłego doskonalenia.
Zachęcam Was więc gorąco do zdobywania coraz to nowszych umiejętności w różnych dziedzinach swojego życia. Czytajcie książki, zapisujcie się na kursy i seminaria i poznawajcie nowych ludzi. Poszerzajcie swoje horyzonty, a uwierzcie mi na słowo, Wasze życie zacznie się zmieniać. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo przypadło Wam do gustu i jeżeli chcielibyście, abym stworzył więcej tego typu materiałów, zostawcie łapkę lub komentarz, tudzież udostępnijcie ten materiał swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.